Witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Ja jeden dzień sobie pozwoliłem bez nagrywania zapasowych odcinków, aczkolwiek dzisiaj przyszedłem bardziej do tych misji paryskich opowieści, bo zaraz nam się misje poboczne pokończą i trzeba będzie się wziąć za fabułę. A więc tak, z tego co żem się dowiedział z rywalizacji umowy, to nie wiem, nic nie dostałem. Takie mam wrażenie. Albo może coś dostałem, tylko ja o tym nie wiem jeszcze. O, tak wygląda, że zakończyła się ta rywalizacja klubowa sekcji brązowej 1. Zająłem oczywiście pierwsze miejsce wraz z innymi członkami mojego klubu. A i pozdrawiam zagranicznych, którzy w ogóle nie ogarniają, co ja do nich napisałem. Wyraźnie piszę, że w misjach kradzieży się mnie hałasuje. No kurde, pisałem mu to już. Nie będę mówił kto. To nie jest istotne, tylko chodzi o to, że dwa razy mu napisałem wyraźnie, żeby kurczę, że nie powinien hałasować, że ma zachować ciszę. No i co? No i się okazało, że nie ogarniało, o co mu chodzi. Jakby w ogóle angielskiego nie znał jeszcze, co ja do niego pisałem. Kurde, co tak dodatkuje. Nieważne. No tak czy inaczej, no nie ogarniał w ogóle. Więc zrobiłem to, co do mnie należało, czyli go wygnałem z klubu, bo takich mi nie potrzeba i jeszcze którzy mi przeszkadzali. Czyli ta sama osoba to samo robiła. Nie dość, że nie słuchała, to jeszcze przeszkadzała. Bo ja grałem sobie tam akurat z innym, czyli no, z Polakiem. Ale nieważne kto, póki co. I najważniejsze, że graliśmy w tą misję, tylko co chwilę do mnie pisał. No normalnie ja myślałem, że wyjdę z siebie. Jak się wkurzyłem, to ja już po prostu założyłem, włożyłem ręce w swoje sprawy. No i go wyrzuciłem ze znajomych, jak i z klubu. No kurde, no ile można jeszcze tak cierpliwie wytrzymywać to. Tego akurat się nie dało wytrzymać. Do czasu oczywiście. No to straciłem członka klubu, no co z tego? O, wychodzi na to, że zagraniczni są gorsi od nas. Nie, bo ja będę szczery, bo albo to mogą być jednostki, które są uporządkowane. Ale to co ja przyjąłem do klubu, to była masakra. Widać było, że koleś chciał przyjść do mojego klubu tylko dla tych liftów. Dla niczego więcej, dla żadnej zabawy, ani nic. Pisał mi, że chce tyle i tyle liftów, no to chciałem to zrobić, ale no koleś nie umiał. Koleś nie umiał grać jak należy. No to co ja mogłem zrobić? Jeszcze był natrętny, no to dobra, podsumujmy ten temat. Koleś, no, nie wypadł najlepiej. Albo nawet bym powiedział, że wręcz fatalnie. O, skrzyneczka jest, sobie przy okazji ją weźmiemy. Chyba ją już przeszukiwałem, takie mam wrażenie. No, ale trzeba sprawdzić i tak. No, serio, na takim poziomie łamać wytrychy? No, co z tobą, marno. Ja wiem, że jeszcze się nie obudziłeś dobrze, ale no nie łam mi wytrychów, nie chcę hajsów wydawać. I tak ich mam już za dużo, nadrobiłem już te straty, grając z Camilosem w tryb złodzieja, kradzieja. Jeszcze z nim nie nagrywałem koopa, ale zastanawiam się, czy by na przykład nie nagrać dzisiaj. Właśnie się tak zastanawiam, czy by tego tak nie zrobić. No naprawdę, z nim się gra fantastycznie. Tą misję kradzieży zrobiliśmy tak za pierwszym razem idealnie, że aż dostaliśmy te 40 punktów uniców za dokładnego złodzieja. Nie no, po prostu
to było strzał w dziesiątkę. To co on wykonał. Inaczej się tego nie dało wytłumaczyć. Dobra, przeszukuj tę skrzynię. Dla mnie w chuj łatwa, ale ty już musisz złamać wytrycha. Kurde, serio, przed rozgrzewką musisz kilka wytrychów złamać? Boże, nie, nie mam te, ja nie mam z samego rana w ogóle wyczucia. No i patrzcie, co ja robię. O lul. Dobra, muszę się ogarnąć, bo zaraz złamę. No i patrzcie, to już miałem laga. To już miałem laga, jak nic. Dobra, wyczucie. Którego nie mam. LOL. Ej, co jest? Serio? Dwójki nie mogę otworzyć? Niedobrze, niedobrze. Łamię dwójeczki. A to jest dziwne. Kurde, złamałem z 10 wytrychów. To jest niewiarygodne. A otwierałem tylko dwójki. No, tak trochę ze mną jest kiepsko, ale to do rana zawsze tak jest. Dobra. No właśnie, nawet stopera nie włączyłem jeszcze. Ja jestem genialny, po prostu taki genialny, że bardziej mi się nie dało. Nawet nie mogę telefonu znaleźć. Okej, dobra. No i wybaczcie, kurde. Oczywiście nie ogarnąłem najważniejszej sprawy stopera, no. Jak mogłem tego nie zrobić. Dobra. Wychodzimy stąd. Mamy już jakieś pewnie 5 minut nagrania. Nic się nie stało jeszcze. Ale za to przeglądarkę nie włączyłem to. Chociaż o tym pamiętam. Ale właśnie za to, żeśmy wygrali rywalizację klubową pierwszą, dostaliśmy 10% premii do takiej stałej premii do tych punktów credo. Więc to mogę jedynie przekazać Kamilosowi, jakbyśmy grali. No bo nic innego na razie nie mogliśmy dostać, bo to była najpewniej za słaba sekcja i zbyt łatwa, żeby osiągnąć jakąś nagrodę porządną. Nie wiem, czy miałem takie ścinki małe. Mnie denerwuje to szczelasz! A mój, dobra. Co do mnie pisze? Aha. Dobra, napisałem do niego i już będzie o tym wiedział, wy nawet to zobaczycie. A on za to mi powiedział, że jest taka druga misja złodzieja, w której możemy zarobić nawet 70 tysięcy librów za wykonanie misji bez ukrycia. Co, ja nie chciałem się z nim motać, nie ma. Dobra, zniknąłem. Co zostałeś ukradziony? Zaraz zobaczymy, o co chodzi. That tailor refuses to deliver the coat I have ordered for Louis Antoine de Saint-Just. Must be a misunderstanding. I'll speak to the tailor. It's either his head or mine. No dobra. Krawca mamy niedaleko. To bardzo niedaleko. To aż 20 metrów. Około. Nam nie będzie zajmowało dużo czasu. Tam się oni dalej dupcą. No
to jest naprawdę chore. No dobra. Myślałem, że jest jakieś okienko. A jest, dobra. Nic. No to co to za jeden? That man outside says you owe him a coat. No one's getting that coat until I get some answers. About what? This material. There's something fishy about it. I tried to ask the tanner, but rough men outside the tannery turned me away. I'll see what I can do. Aha, da, zaczekać garbarza, przepraszam. No to fajnie. Oni się dalej tam biją. Jezu, muszą chyba pomóc. O, teraz dostajemy aż prawie 200 punktów kredytowych. Reno za zabicie. No to już mamy naprawdę dobrą premię. Dobra. O. Spokojnie. Się nie zabij, Arno, tylko. A ja się już nie mogę doczekać kolejnej rywalizacji klubowej. Bo to będzie znak, że nam się uda. Jak udało nam się wyprzedzić tych wszystkich, no powiem szczerze, biednych klubów. Chociaż te biedne kluby mogły mieć więcej osób w klubie, a my mieliśmy zaledwie 5, bo ja już nie liczę tego zagranicznego. 5 osób w klubie i zajęliśmy pierwsze miejsce. No to fajnie. To coś znaczy. To coś musi znaczyć. Że nie liczy się ilość, a jakość tego klubu. Dobra. Odszukaliśmy go te. A czy my nie jesteśmy przypadkiem w tym samym miejscu, gdzie kiedyś ratowaliśmy tego fałszywego księcia? Nie wiem, takie mam wrażenie, ale teraz to wrażenie musiałbym zamienić w realizm. Więc tak. Aha. O, fajnie, że mnie ktoś zobaczył. Fajnie. Cieszę się, że jesteście moimi fanami. Ale nie przesadzajcie, naprawdę. W dupę zasadźcie to wykrycie, wiecie co? Nie dało się. Co się rzucasz? Paczek z tobą skończy. Dobra, teraz co zresztą? O, przyszedł następny. Dobra, to wybijemy. Patrz, jakie uniki robi. O! Ale wyszczelił. Au. Nieładnie. Ale nie skończycie? Głupiej wojny? Już skończcie. Dobrze wiedziałem, że po cichu tego i tak nie zrobię, bo zawsze znajdą się tacy, którzy mnie wykryją. Wiedziałem, że i tak by mi się nie udało, bo musiałbym mieć zdolność przebierania się. No to nie jest takie hop-siup. No to mi chodzi. Dobra, teraz tak. Jakby tu znaleźć inny sposób na przedostanie się do tego garbarza. A jeszcze koleś tu żyje. Nie ma tak. Nie ma. No dobra, teraz tak. Co zrobić? Ekstra! Może chcesz się bić ze mną, co? Dobra, to się bijemy. Żeście sprowokowali. Jezu, ale oni napieprzają. Oni chyba oszaleli totalnie.
Tacy jesteście, mówię się. Kurde, co ja ci stanę proszę. Chuj. Dobra. Tacy mądrzy jesteście. Dobra, jeszcze jeden. To któryś jeszcze chętny? Dobra. Ty też miałeś dostać już heada. No pokaż heada. Jo, pięknie. Już? Nikt nie jest chętny? Dobra. Oddali się, gnoje. No, no musiało dojść do bójki, no. To nie... Nie dało się tego ominąć. Bądźmy szczerzy. Dobra, teraz tak. Co? Co narzekasz, Arno? Gorsze rzeczy już przechodziłeś. Nie będziesz mi tutaj brzęczył o jakiś smród. Wiem, że ci tu jedzie. No ale nie bądź aż taki... No. O to nie chodziło. Garbarz jest jeszcze wyżej. Dobra, to już będzie tutaj. To będę musiał mu strzelić w czoło. Sprawdź, motherfucker. Okej, dobrze. A możemy pogadać. Nie, to jednak jest inny budynek niż ja przewidziałem. Please, help me! What happened here? Saint Just wanted leather. But not from cowhide. You're making leather from human skin? My god! I was forced! Saint Just will pay. Aha. Ej, teraz idziemy pogadać z lokajem Saint Justa. Mówił akcentem francuskim, jeżeli chodzi o imienia i nazwisko, żeby się nie pomylić. Dobra, wynosimy się stąd. Jest okienko. Czyli było jakieś. To zarąbiście. Myśmy hałasowali tak bardzo, że no, nie ogarnęliśmy tego tak jak powinno. No ale trudno. Teraz trzeba ogarnąć tego Saint Justa. No, właściwie z lokajem. Bo ten właściwy Saint Just jest winny temu. Wymuszeniu na garbarzu, przetwarzaniu skór ludzkich. Widzieliście. Wy to widzieliście. What the fuck, Arno? To ty odwalasz najlepszego. Taki umiejętny w parkurze, a niekiedy takie robi dziadostwo. Teraz się chce na nim płakać wręcz. Dobra. To się nie wracamy przypadkiem? Przecież to jest ten sam lokaj. Lol. Okej. That leather is made from human skin. It had better be. That's why Saint Just is paying so well. You'll both pay with your lives. You know you may become a nice coat yourself. Seize him! Okej, dobra. Najpierw twojej płci wybiję. Będzie tak spektakularniej. Ty, patrzcie co on tu robi. Ej, no nie pisz mi teraz, jak tu walczy. Ja tu walczę! A tobie szczerze w łeb. Nie tak. Patrz jaki kurde. Nicza. No, tego nie ominął. Poczekamy, czy coś masz. A ciebie jeszcze zabiję. Padłeś. No nie piszcie mi, no! Kuźwa! Ja się dowiem, kto mi spamuje. No nie, no ja robię misję, a ktoś mi spamował. Nie, nienawidzę tego. You were right. What is it? They were using human skin to make the leather for Saint Just's coat. My god. I'll make sure this leather is used as evidence to denounce Saint Just and bring him down. Good luck. Aha, to już koniec misji. Okej, mamy te swoje 7 kółka.
A teraz zobaczę, kto mi tak spamował. Bo to jest... Dobra, tak się okazuje, że ta taktyka z Angolem jest w cholerę dobra. Fajnie, fajnie. Może jeszcze coś nam zostanie czasu na jedną misję. Kurde, on będzie mi spamował i to w chuj. Dobra, zrobimy jeszcze tą misję. Konstelację Cassiniego. Zrobimy tą misję i skończymy odcinek. Ale kurde, on, jeżeli będzie mi co chwilę teraz spamił, to będzie tragicznie. Będzie w chuj tragicznie. Dobra. $400 jest. Komu się chce tyle łazić? No mnie, oczywiście. No, rzuć tą bombę. No, git, git. No i teraz tylko jak będziemy tej misji, to zobaczymy, co będzie takiego trudnego w tym. No tam to szczerze mówiąc nic nie było trudnego. Tylko mieliśmy pokonywać tych przeciwników i Lokaja Saint-Justa. Więc no to nie wymagało jednak takiej trudności, jakby się to wydawało. Ło! Dobry jump! Nie był najgorszy. O to chodziło, mniej więcej. Dobra, tak już 20 minut nagrania mamy, to jeszcze zdążymy tą misję wykonać i skończyć odcinek. Wiem, to ten odcinek będzie trochę chaotyczny pod względem czatowania na Uplayu. Więc tutaj za to was troszkę mogę przeprosić. Chyba, że powycinam te momenty. Jak będzie się lało. Okay, temu odstrzelałem. Okay. Dobra, skończyć już. Jeszcze się nawalają tam. Nie, to ja ich zostawię samych. Z tym wojenkiem. Z tym poradzą. No to tam mają swoich ludzi od tego. Arno, gdzie ty wchodzisz? Do cholery wchodzisz. Ja pamiętam to miejsce. Nie, bo tam zwiedzałem te budowle. Okej, okay, jest. Mamy tą misję z konstelacją. I am the Comte de Cassini. Until some months ago, the director of the Paris Observatory. The National Assembly meddles in everything. We must flee to the countryside. But I have foolishly left several celestial observations in the observatory itself. It would be ever so delightful if you could recover those. Aha, mamy odzyskać jakieś notatki. O, nawet tam, gdzie mówiłem. No nieźle, nieźle. No właśnie teraz przydałoby się to przebranie. Chyba, że po prostu zrobimy to z tym parkura i ich ominiemy. Bo też się tak da. Co to za lagi te mi się robią? Boże, jak mnie wkurzają niektóre momenty lagów. O, kiepsko. Nie możemy za bardzo tam dostać. Chyba, że przez drzewa. Bo jeszcze mamy sposób drzewny. Wszystko na spokojnie. Przydałoby się zrobić podwójne zabójstwo. Tak dla zasady. Okay. Teraz tutaj idą. Dobra. Nie wyszło
tak tragicznie. Teraz tego zgładzimy. On sobie ładnie podejdzie. Chodź. Serio. Jeszcze ten dzwon zdjął. Okej, dobra, mamy z głowy. Teraz zajmijmy się notatką Cassiniego. Jedną na razie. Serio, nie umiesz tam przeskoczyć tego. To ci przeszkadza. Stop you! Right there! Jak? Ja bym nie wykrył! No jak? A, fajnie, że mnie z takiego widzenia mogą wypatrzyć. Jakie gnoje, no. No gnoje i tyle mogę widzieć. To inaczej, skoro oni mnie w taki sposób mogą wykryć. Trzeba jakoś ich zaskoczyć. No tak w cholerę. Czekaj. No tego to moglibyśmy zaskoczyć spokojnie. Aha. Dobra. LOL! Co się z tobą działo? The fuck? Tam ci będą mnie szukać pół dnia, dopóki mnie nie znajdą. No, już się poddał. Dobrze, wiesz to. Dobra, teraz tam trzeba. Chyba na górę pójdziemy. Kurde, ale są obsadzeni z masakrą. To akurat muszę przyznać. Gdzie on idzie? Gdzie ty idziesz? Kurde, jest ich tu nawet dwóch. Tamten mnie jeszcze dziwnie nie zauważył. Citizen, stop! That's right! Właśnie miałem mniej więcej plan, jak to ogarnąć. Teraz jeszcze tego bym w miarę zabił. Okej. Ktoś jeszcze? Dobra, poszedł sobie. Tego chyba stamtąd nie załatwię. Muszę wymyślić inny plan. I chyba już mniej więcej dąży do niego. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Okej. LOL! Widzieliście to? Wy to widzieliście! LOL! On sobie przenikł po prostu przez teksturę. Jakby gdyby nigdy nic. Jest nie. Jeszcze mnie zaalarmują za chwilę. Gnoje. No patrzcie ich. Patrzcie. Dobra, teraz ostatnia notatka. Chyba najgorsza część tej misji. Bo jest akurat najwięcej straży. Dziwne, że mnie oni nie widzą. O nie, chociaż jeden. Teraz coś upatrzył. Kuźwa. Nie dało się lepiej tego zrobić. O shit. Przynajmniej ten dzwon zniszczyłem, bo był już zaalarmował. Where
is he? What did this? Co zrobisz? Zajebiście. Co? Dźgnąłem go, powinien zdechnąć. What? Nie porąbało was czasem trochę? Wy to widzieliście na własne oczy, to co się tu działo. Dobra, bierz tę notatkę i mnie nie denerwuj nawet już, szarno. Dobra, to trzeba ich powiadomić. Świetnie. Z Cassinim. Fajnie się to odmienia. Dobra. Wymarnowaliśmy wszystkie ostrza. To trzeba do niego wrócić. Go poinformować. Kto alarmuje? Kto śmie alarmować? Co to za ściny? Się pytam. Dobra, rób ten skok wiary. C'en est trop, mauvais. Patience, l'ami. Pars maintenant, tu ne seras point payé. Tu passes. No i wrócimy tak samo, jak żeśmy tu przybyli. Przez drzewo. Git. I git. Teraz możemy oddać misję. Ze spokojem. Kto jeszcze mi zakłóca spokój? Aż ich tylu? Mało? Z tą bombą ze mną ładnie, że się poskrajał. No, ładnie. Pięknie wręcz bym powiedział już. Dobra, oddaj tą misję, Arno, i skończę odcinek, bo już widzę, że masz dość. Zobacz dupy. Co to za nagi? Się pytam. Ah, yes. These observations confirm several of my ideas. My husband means to say thank you for your much needed help. Let's quit this city, my love, while we're able. Już. Dzisiaj takie tanie misje, ale żeśmy zrobili. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Jedność? Czekaj, jeszcze chcę zakupić. Gdzie te zakupy są? LOL! Widzieliście tego buga? Boże, jak ty możesz skakać po takich rzeczach, Arno? Wstydziłbyś się. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Jedność. You are ready to fight.